Lecimy. W dolnym prawym rogu Mateusz Geralt Budziak, w górnym lewym Fiant. To jest szwedzki zerk. O, dobra. Pytanko do Fianta, jak mu się podobało przedstawienie Stormgate'a. Team Rotti, Fiant, znam troszeczkę tego Szweda, bardzo spoko osoba, 16-latek, a tutaj Mateusz Geralt Budziak, nasz prawnik z Krakowa. Fiant się boi Stormgate'a, boi się zmian. Chyba woli po prostu StarCrafta cały czas. No, wiele osób tak się raczej obawia czegoś nowego z reguły. O, Arces, mega dziękuję. Czemu mam znów to? Dziękuję bardzo, Arces, siema, siema. Bardzo dobrze, że to znów masz. Słyszałeś może o Sanctuary Shattered Sun. Miało to być coś, ale Supreme Commander. Klamra Zero, niestety nie słyszałem. Nie mam zdania, nie mam pojęcia, co to jest. Proszę, Fiant podobno bardzo kocha StarCrafta z tego, co piszę. Takie wyznanie. W tym otwarciu powinienem go pokonać, a nie przechodzić w makro. Też tak myślę, że tam trzeba było lepsze mikro zrobić i go bardziej jeszcze dociskać. Był potencjał raczej, żeby wygrać z tym Shadownem. Fiant mówi, że ufa deweloperom Stormgate'a chyba. Ciężko w tych czasach ufać deweloperom gier. Ale zobaczymy. Jest jeszcze nadzieja, jak to mawia Gandalf. Dzięki, Andrzeju. Zacząłem doceniać eBay Blocka na Protosa. Może tak po tym... Tak, oczywiście. eBay Block bardzo spoko na Protosa. Polecam też Terranom. Witamy Diabloso, cześć, cześć. Jest jeszcze kwestia e-sportu. Potem co widzę, nie jestem w stanie powiedzieć, że ta gra wystartuje w pierwszej połowie 2024 roku. Pokazali póki co jedną niecałą rasę i coś z drugiej. A oni się nie ograniczają do trzeciej póki co. No mówili, że więcej niż dwie rasy mają być. Teraz kończy się ten sezon ESL. Co dalej? Z czego mają żyć progamerzy? Czy będą na tyle duże trudnienie w becie Stormgate'a, żeby dało radę pozostać w grze? Ostrożny byłbym z przejściem pro z SC2 do Stormgate'a. Geralt mówi, że za bardzo lubi... Aha, że Alpha Stormgate'a wyglądała lepiej niż StarCrafta 2 i że lubi Legacy of the Void. Fiant nie ma 16 lat. Chwila, coś się zmieniło. Momencik. Nie no, na Liquipedii jest wpisane, że ma 16. Może Liquipedia tutaj kłamie. Ale wątpię. Jak wpisują na Liquipedii, to znaczy, że już coś tam jest w miarę potwierdzone. A, Geralt mówi, że dla niego trochę za wolne walki w Stormgate'cie. Ja bym z chęcią zobaczył po prostu większe przeniesienie ciężaru gry na decyzje, jakie się podejmuje, a mniej na mechanikę, mniej na szybkość. Wydaje mi się, że to jest spoko. Tylko żeby to też wymagało umiejętności, nie? Innych niż tam dobre rozumienie. Żeby to też było trochę wymagające mechanicznie, ale mniej. I wydaje mi się, że to w tym kierunku chyba idzie, no ale zobaczymy. Na przykład w StarCraftie, jak grałem sam, to też miałem jakieś przemyślenie na temat, jak można coś ułatwić, żeby było lepiej. Chyba... A, dobra, miałem taką myśl, że można by robić kolejkowanie chronobusta. Czyli na przykład... No, że rzucamy chronobusta na Forge'a, załóżmy, i po chwili znowu chcemy rzucić tego chronobusta, ale zanim nie minie ten pierwszy, to jeszcze nie można zakolejkować drugiego i fajnie jakby można było na przykład kolejkować chronobusty. I wtedy mniej mechanicznie, mniej szybkości jest wymaganej, a bardziej po prostu no, podjęcie tej decyzji, że chcesz chronobustować, nie? No i wtedy to trzeba by jakoś wybalansować, bo może wtedy by to było za silne. Kto wie. Oracle, jak widzimy, lata, sprawdza. No, na razie presja Geralta nie jest zbyt imponująca, bo nie rozwalił żadnej drony. W zasadzie to słabo poszło. Ale to tak czasami bywa. O, i dwa Forge widzę, że wybrał Mateusz oraz Robo. Ciekawy wybór, bo zazwyczaj Protosi oczywiście grają Forge i Twilight, a nie dwa Forge i Robo. Czy to nie piękna miłość w tych trudnych czasach? Elegancko, dokładnie. No, taka ta mała walka o Stalkera, ale Oracle oczywiście ratują. No to się tutaj nie powinno pojawić. Drona
przyjechała, zaakcentowała swoją obecność. Tak, ma troszkę atencji, no i cóż, no i po atencji już. Atencyjna droga Fianta. Polak przechodzi chyba w kolosy. No to jest dopiero odważna decyzja. Sam Geralt je szkalował. Ale może teraz ma jakiś inny pomysł na grę. Może jakiś duży timing z 2-2 na przykład na kolosach. Ja nie wiem, czym robił teraz zasięg do kolosów dokładnie. No właśnie, najpierw dwa kolosy, a dopiero potem zakolejkować ten zasięg, polecam. Lepiej mieć dwa kolosy bez zasięgu niż jednego z zasięgiem, który w sumie to i tak by się nie ukończył jeszcze. No i dopiero za chwileczkę ten zasięg do kolosów. Jak widzimy, gateway grane. No i dopiero teraz zasięg do kolosów zaczyna opracowywać Polak. No i zanim się skończy drugi, znaczy trzeci i czwarty kolos, to ten zasięg już tam powolutku się będzie dokańczać. Zależy, czy będzie Kronobust używany. Podoba mi się ten wędrujący stalker po mapie. Fiant nawet się po niego nie pofatygował. Dziwna pułapka. Taka nie wiadomo do końca, czy produktywna. Chyba nie. Złapany stalker na mapie. Fiant, jak widzimy, twardo dronuje. No na dobre to mu może wyjść. Interesujące, że Polak zagrał teraz podwójny Twilight Council. Ciekawe, czy specjalnie, bo te budynki są w takich zdecydowanie innych miejscach, więc to może być przypadek. Jak chcemy oba ulepszenia zagrać jednocześnie, no to się czasami robi dwa Twilight Council, ale to tak robiło się dawno temu i w sumie rzadko. Dawno temu i nieprawda, ale może to być specjalne, jak najbardziej. Chociaż tak naprawdę to on chyba nie potrzebuje. Nie potrzebuje i blinka, i szarży tak wcześnie. A jednak, okej, no ciekawie, fajnie. Chociaż no, i nie potrzebuje, i potrzebuje, bo dobrze mieć zeloty, no, do kontratakowania, ale i Blink Stalkery do obrony. Myślę, że Polak nie wyjdzie na mapę prędko, więc jedyną opcją, żeby atakować przeciwnika, no to właśnie są te kontrataki zelotowe. Kolosy raczej muszą siedzieć w bazie, póki nie będzie dużego składu Stalkerów, który im będzie pomagać, bo tak jakby teraz Geralt wyszedł na mapę, to bardzo łatwo przegrać grę poprzez, no, stratę kolosów. Bardzo ryzykowne byłoby to wyjście. Czwarta baza zajęta przez Mateusza. Fiant, jak widać, dobrze rozlewa cały czas biomasę w prawie każdym kierunku. Tutaj na przykład nie rozlewa. Tutaj dziwnie te kryptomory są rozstawione. Nie uporządkował sobie tego perfekcyjnie, ale widać, że Szweda nie interesuje teraz bardzo mocny rozlew biomasy, tylko coś zdecydowanie innego. No i będzie ciekawie, bo Geralt wychodzi na mapę. Nie wiem, czy pochwalam tę decyzję, no ale jak będzie dobre mikro, dobra żonglerka, to raczej ucieknie. Nawet jakby Fiant teraz w to wjechał. Chyba jest odwrót. Brakuje mi tu jakiejś kolejnej baterii może. O, tutaj też by się przydało, albo chociaż jakieś gateway w ramach barykady. No robi to powolutku Mateusz. Zaraz sobie tutaj uformuje barykadę chroniącą przed tymi jednostkami, ale one, no, mogą ją całkiem szybko też rozwalić. Kurczę, ale wchodzi. Dobrze, stalkery bronią. Aj! Ale nie do końca. Nieperfekcyjnie. Oj, teraz kolosy. Działajcie. Bane'y i tak obijają Nexusa, ale przynajmniej wszystkie proby nie padły w tej lokalizacji. No i atak Fianta został w miarę wybroniony, ale Fiant dalej ma i dobrą ekonomię, i w sumie technologicznie też idzie naprzód. Gra Hive'a. Szkoda Oracle. Tutaj niepotrzebnie zupełnie wleciała. Nie wszystko miał Geralt idealnie poprzypisywane. No i kończy się ulepszenie 2-2. Prawdopodobnie właśnie teraz chciał Geralt zaatakować takim prawie pełnym limitem kolos Stalker. Nawet Immortal 1 czy 2. No nie wiem, czy powinien właśnie teraz atakować. Raczej tylko takie przejście, żeby zatrzymać rozlew biomasy, ale o więcej to nie. O więcej nie ma co sięgać. Zerg by go otoczył i być może zniszczył. Chociaż, kurczę, może tędy też jak podejdzie, będzie dobrze. Zloty do pierwszej bazy są przyzywane. Widać, że Fiant się całkiem dobrze broni. No ale Mateusza to nie ostudziło, dalej będzie atakować tę piątą bazę, jeszcze nie w pełni wysaturowaną. Fiant chce otoczyć Polaka, więc robi taką flankę od dołu, ale chyba ostatecznie do walki nie dojdzie. No i 3-3 to też jest taki pokaz tego, że Geralt chyba atakować nie chce. W ogóle zastanawiam jeden czwarty kolos, bo mam wrażenie, że już go dawno temu zrobił Geralt. A dopiero teraz został chyba ruszony. No bo zazwyczaj robimy po dwa kolosy jednocześnie, więc on chyba tak późno nie był zagrany, żeby stać w bazie. (Śmiech)
Jeszcze trzeci Twilight Council, tak, na ulepszenie do adeptek, którego raczej w takich grach się już nie używam. Adeptki zazwyczaj tak, no, w początkowym, środkowym etapie gry są używane, a potem to już lepsze są alternatywy. Czy lepsze, lepsze i tańsze. No, czyli w sumie lepsze. Czterech zalotów. Warp jest mi czterech zalotów też, czyli będzie atakować w dwa miejsca jednocześnie Geralt. Prawdopodobnie jak zobaczy ten atak Fianta, to od razu te jednostki powinny ruszyć na bazę Szweda. A Szwed robi kolejny mały potop zerglingów. Uspokoiła się znowu rozgrywka, Mateusz dodaje Storma, bo to jest świetna rzecz na Hydry, Lingi, Bane'y, na wszystko. No tylko trzeba trafić i też zerk musi być tak zgrupowany, żeby zebrać takiego mocnego Storma na klatę. Powolne przejście zapewne w kariery albo Tempesty. No i teraz zobaczymy, czy będzie procentować ta defensywa Mateusza. W wielu miejscach wygląda ona dość sensownie. Trzeba tak pozamykać te przejścia i ścieżki, żeby nie dało się po prostu atakować. Aż 5 sekund jeszcze do Storma, aż, no bo to już może być zaraz po walce i niestety bez Storma prawdopodobnie ta konfrontacja się zakończy. Podciąga sobie kolosy Fiant, ale nie na tyle blisko, żeby Hydry mogły się nimi zająć. Więc batalię to w sumie słabo Szwed tutaj chyba zrobił. Zobaczmy jak kontra. Tu są zeloty, tutaj też są zeloty. Kilka hydralisków zostawił Fiant, ale Polak to dobrze ogrywa. Leci dalej i Warpism chyba nie zostanie przynajmniej jeszcze teraz wyciągnięty. Tu na dole nie ma żadnych królowych czy spora. Bardzo dobra kontrola Geralta, mega dobra. I teraz jeszcze atak wszystkimi jednostkami, no i Vipery nawet uda się złapać. No i to jest piękna sprawa. Fiantek się zapatrzył, zagapił, kompletnie zapomniał o swoich Viperach. No i w tym momencie wszystkie już padły doskonale. Jeszcze był jeden Warpin z lotów do pierwszej bazy. Geralt zauważył, że może je uratować i odlecieć, mimo że Warpism jest na dwa uderzenia Hydraliska. Hatcherka zniszczona. No i teraz to już chyba z górki. Ulepszenia 3-3 kontra jedynie 3 ulepszenia Zerga łącznie, no to tak, przewaga 3 ulepszeń, to można walczyć jako Protoss. O, tak cierpliwie sobie ugotował doskonałe danie w postaci tych jednostek Protossa. Wszystko dobrze doprawione, są ulepszenia, jest masa, jest wszystko. No i za potop ten ostatni atak. Nie, na razie ciężko atakować. Lurkery są groźne, chociaż nie mają zasięgu jeszcze, więc można podchodzić i przeszkadzać. W sumie te kolosy mają większy zasięg od lurkerów w tym momencie. One mają pracowany zasięg, lurkery nie bardzo. No lurkery bez zasięgu nie są aż tak niebezpieczne. No i świetne podejście Mateusza. Tutaj jeszcze zachodzi Fiant od prawej strony, ale myślę, że jak będzie dobrze klikać w lurkery, to skończy się to całkiem korzystnie i dokładnie tak. Dobra batalia teraz kolosami w Hydraliski, no i Bailando, ale wolno znika armia Protossa z takimi wzmocnieniami, łatwiutko i jeszcze trochę zelotów górą, no i pogratulował Fiant, GG. Siadło. Dobrze, dobrze. Mamy w kolejnej rundzie Geralta. Będzie zagrać na, no, z Hero Marinem, także będzie ciężko.